Miejsce to dzisiaj praktycznie zostało wskazane przez jedną z osób, która jest naszym informatorem. Informatorem bardzo wiarygodnym. Dzień dobry Państwu. No cóż, ten człowiek, zdaniem Krzysztofa Rutkowskiego, jest wiarygodny. Wiarygodne są też rzekomo jego informacje przekazywane mu. Ta informacja o tym, że w Jelitkowie przy wejściu 63 na plażę, gdzie po raz ostatni kamery zarejestrowały 17 lipca 2010 roku Iwonę Wieczorek, że te rzeczy, które tam znaleziono po 5 minutach od rozpoczęcia poszukiwań, że to są przedmioty należące do Iwony Wieczorek. Każdy z nas wie, że to nie są przedmioty należące do Iwony Wieczorek. To widać na pierwszy rzut oka. Jakiś nóż wyprodukowany w 2015 roku, rajstopy, których nie miała i tak dalej, i tak dalej. Tam w tym miejscu 26 bodajże lipca 2010 roku ten fragment plaży był przeszukiwany przez 100 osób. Te 100 osób nie znalazłyby tego po całodniowych poszukiwaniach. Natomiast ten dzielny człowiek podający się za detektywa w dość niekonwencjonalnym stroju znalazł to po 5 minutach i do niego wiarygodny rzekomo informator. Przyjrzyjmy się wobec tego, kim jest ten wiarygodny informator. Otóż jest to Dawid D., były pracownik Krzysztofa Rutkowskiego. On był zatrudniony, nie wiem na jakich zasadach, czy na lewo, czy na prawo, czy miał jakiekolwiek papiery, ale na zdjęciach widać, że pracował do Rutkowskiego, ochraniał go, brał udział w różnych akcjach, to można sobie przejrzeć filmiki, chociażby na Patriot 24, czy też zdjęcia, jest na zdjęciach z uroczystości rodzinnych, pogrzebach, weselu Krzysztofa Rutkowskiego. To jest człowiek bardzo, będący bardzo blisko tego niby detektywa. To jest Dawid D., jak wspomniałem, zatrudniony u Rutkowskiego od przełomu sierpnia i września 2019 roku do 11 lutego 2020 roku. 11 lutego 2020 roku Dawid D. oraz dwóch 19-latków zostali zatrzymani w Koszalinie przez policję podczas próby porwania 8-letniej dziewczynki. To się działo na parkingu przed Lidlem. Oni próbowali wciągnąć to dziecko do samochodu i wywieźć. Nie wiadomo w jakim celu, co je chcieli zrobić, na pewno nic dobrego. Na szczęście zostali powstrzymani przez przechodniów. Trafili do aresztu. Dawid D. usłyszał wyrok 3,5 roku bezwzględnego więzienia. Jakimś tam sposobem wyszedł po roku, czy też nieco dłużej niż po roku. W każdym razie od 2-3 miesięcy jest na wolności i pierwsze co zrobił, jakby z tego wynikało, czy prawie pierwsze, skontaktował się z Krzysztofem Rutkowskim. Dawid D. skontaktował się z Krzysztofem Rutkowskim i przekazał mu te sensacyjne wiadomości, wskazał miejsce, gdzie są rzekomo należące do Iwony Wieczorek i jej zabójcy przedmioty. Wiarygodne bardzo, wyjątkowo. Tak jak cała ta opera mydlana, tworzona przez byłego detektywa. Proszę Państwa, Dawid D. to jest przestępca pochodzący z Sosnowca. On ma na koncie liczne czyny karalne. Z tego co wiem, brał udział w rozbojach. Prowadził też wirtualne biuro detektywistyczne kiedyś. Ono się nazywało Dragon. Nie miał żadnych uprawnień, ale próbował naciągać ludzi na usługi detektywistyczne. No to znane metody również z innych miejsc. Proszę Państwa, Dawid D., to jak mówię, był bardzo blisko Krzysztofa Rutkowskiego. To widać na zdjęciach. Tych zdjęć zresztą mamy dużo więcej. Mamy informacje od ludzi z kręgu Krzysztofa Rutkowskiego, od jego byłych pracowników, od jego klientów, z którymi nie do końca się rozliczył w tym sensie, że nie wykonał prac, do których się zobowiązał. Nie wiem, z czego to wynika, Krzysztof, że zapominasz o klientach, nie odbierasz telefonów od nich. Bardzo wiele osób się do nas zgłosiło, naprawdę. Może zacznij kończyć te sprawy. Przypuszczam, że nie robisz tego celowo, że nie odbierasz tych telefonów, że nie kończysz spraw. Po prostu pewnie jest to amnezja starcza. Zapomniałeś, że masz takie zobowiązania. No więc weź się, chłopie, do roboty i pokończ zaczęte działania. Wracamy do Dawida D. Dawid D. na pewno jest człowiekiem, którego Krzysztof Rutkowski zna od dawna. Nie jest to żaden anonimowy kryminalista, który do niego zadzwonił przypadkowo i przekazał mu te super wiadomości
o których zresztą później nie wspominał na konferencji prasowej, w ogóle się nie zajął tymi przedmiotami, które tam znaleziono, tylko robił ofiarę z siebie i z tegoż Dawida D. Żalił się na policję, żalił się na M, nie zajmował się głównie policją, inną. Podobnie jak mama Iwony Wieczorek nie zajmowała się tymi przedmiotami, nie myślała o tym, o poszukiwaniach córki, tylko opowiadała, jakim ja jestem złym człowiekiem, bo na własny koszt, ona mnie nigdy nie wynajęła, natomiast wynajęła, jak sama mówi, Krzysztofa Rutkowskiego, czy go wynajęła do takich celów, do robienia takich, nie oszukujmy się, takiego cyrku medialnego. Czy o to chodzi? Pani Iwono, ja to pytam panią. Pani wynajęła tego człowieka, żeby robił takie zamieszanie, czy żeby szukał córki? To nie są poszukiwania córki. To nie są poszukiwania córki. Wpaść na 15 minut do Gdańska, niby coś tam znaleźć, potem urządzić konferencję, to nie są poszukiwania. Pani o tym wie, ja już o tym mówiłem wiele razy, idźmy dalej. Otóż jest jeszcze inny aspekt tych poszukiwań i tej konferencji prasowej. Tam pojawili się ludzie, których nie powinno tam być. To według moich ustaleń żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. A na pewno jednym z nich jest Arkadiusz T. To jest pan, który wcześniej pracował z policji, z różnych względów musiał odejść i trafił do jednostki w Babich Dołach w Gdyni, do jednostki WOT. On prawdopodobnie zorganizował tych innych ludzi, którzy ochraniali Rutkowskiego. A w ogóle moje pytanie, po co ci ta ochrona, Krzysiu? Czego ty się boisz? Ja chodzę bez żadnej ochrony, a ty ciągle masz jakichś ochroniarzy, tylko takich raczej słabych. Ktoś, kto tak się zachowuje, ma coś chyba na sumieniu, bo czego się bać? Po co ci ta ochrona? Ktoś cię zabije, zastrzeli? Z jakiego powodu? Chyba nikt nie ma takich powodów, żeby czuć do ciebie agresję, prawda? I ci ludzie, o których tutaj mówimy, prawdopodobnie są żołnierzami WOT. Są żołnierzami WOT, a jako żołnierze WOT nie powinni tam brać udziału w takich przedstawieniach. Nie powinni bez zgody, a nawet niezgody, a rozkazu dowódcy uczestniczyć w takich prywatnych akcjach o dość dziwnym tle. A tym bardziej nie powinni używać wobec mnie siły podczas konferencji prasowej, bo nie mieli ku temu prawa. Nie mieli też prawa, Krzysztof Rutkowski również nie miał prawa uniemożliwiać mi zbierania materiałów prasowych. W związku z tym, tak jak obiecałem, do prokuratury w Gdańsku trafił ten bardzo obszerny materiał, czyli zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Krzysztofa Rutkowskiego i tych tak zwanych jego ludzi. To nie jedyne zawiadomienie, nie jedyny pozew, który będę kierował w związku z tą sprawą, bo jest jeszcze kwestia mamy Iwony Wieczorek, która kłamała, która publicznie obrażała mnie, pomawiała podając nieprawdziwe informacje. Do tego jeszcze się odniosę na koniec, dam głos tej kobiecie, niech się wypowie, zobaczycie Państwo, co ma do powiedzenia, a to są ciekawe bardzo wypowiedzi. Proszę Państwa, chciałbym, żeby ta sprawa dobiegła jak najszybciej końca. I ona właściwie zbliża się do końca, bo widać nerwowość pewnych osób, które mogłyby pomóc, a mam wrażenie, to jest moja opinia, nie chcą pomóc. Chcą jakby zaszkodzić tej historii. Tu jest kwestia jeszcze tego typu, co mnie bardzo boli, tych właśnie kłamstw matki Iwony, która zarzuca mi, że nie wiedziałem, że ona nie wiedziała, że powstaje pierwsza książka, co się stało z Iwoną Wieczorek, że nie wiedziała, że ja fotografuję zdjęcia, tak mówiła, że nie wiedziała, że ja nagrywam i tak dalej. No to wszystko jest nieprawda, za chwilę Państwo zobaczycie, usłyszycie, jak było naprawdę. Tymczasem nie wiem, czemu ta kobieta boi się drugiej książki, która ukaże się już wkrótce. Tej książki, którą zatytułowałem Kto zabił Iwonę Wieczorek? Tam jest znak zapytania na końcu. Kto zabił Iwonę Wieczorek? Pytam. I myślę, że tą odpowiedź w
wkrótce znajdziemy. I myślę, że znajdziemy również ciało Iwony Wieczorek, to znaczy my jako ci, którzy szukają, myślę o policji, o archiwum Nix, ale też o sobie i o ludziach, którzy mnie wspierają. Wracając do tej książki, ona miała być zamawiana tylko do końca maja, ale otrzymuję, ja przerwałem przyjmowanie zamówień rzeczywiście 31 maja, ale otrzymuję tak wiele próśb osób, które w tamtym czasie może nie miały pieniędzy, czy też przegapiły to, że ta książka ma się w ogóle ukazać. W związku z tym ta książka będzie, tą książkę będzie można zamówić bez żadnych ograniczeń czasowych. Ona ukaże się na przełomie września, pewnie sierpnia i września, przepraszam, ale można ją zamawiać cały czas. Tutaj już nie robimy żadnej bariery czasowej, żadnych ograniczeń. Jeśli ktoś chce zamówić, może ją zamawiać. W opisie będzie podany link, pod którym można to robić, pod którym można się dowiedzieć, jak zamówić tą książkę. Ja dziękuję serdecznie za uwagę i oddaję głos mamie Iwony Wieczorek. Niech posłuchajcie Państwo, co ta kobieta ma do powiedzenia dziś i co miała kiedyś. Dowiedziałam się o tym, że pan Szostak pisze książkę. Ja nie wiedziałam, że te wszystkie nasze rozmowy luźne są nagrywane. Tak dalej. Czy to jest pana ten dyktafon? Tak. Nagrywa się. Nagrywa, żeby czegoś nie przekłamał, żeby nie rozmyślał. Dzięki. Nagrywamy, bo... Ten... Dobra. Książkę pod tytułem Kto zabił Iwonę Wieczorek? Jak? Policja nie wie, prokuratura nie wie. Ja jako matka, która się staram od wielu lat o odnalezienie mojego dziecka, nie wiem. Wasze biuro też nie wie. Tak, a pan Szostak, który wynajęłam do tego. A pan Szostak po prostu wie. To pan mówi teraz i co mówił pan Siewierk? Tak, dobrze mówię? Tak, Siewierk, no. Widzi pan, nikt mi o tym nie powiedział. Pan jest pierwszą osobą, no więc, która to mi pan... Przyjechałem, żeby powiedzieć. Jeszcze nie skończyłem, ale wszystko opowiem, co, jak oni to, jak Siewierk to widzi, tak? I to muszę panu powiedzieć, że może być to bardzo prawdopodobne. Że teraz czytam w komentarzach, że ja nie po to ciebie wynajęłam, biuro Rutkowski, żeby odnaleźć Iwonę, tylko po to, żebyście mnie chronili, żeby prawda nie wyszła na jaw. Tego półświadka? To wybrzeżu? Kto? Rutkowski? A skąd? Nie ma. A poza tym to była taka sprawa, on akurat wyszedł z więzienia przecież wtedy. On siedział, on wtedy szybko tutaj przyjechał, bo to była taka jednego pierwsza sprawa. Szukał ratunku, jakby poprawy wizerunku. Przecież on mi nieraz mówił, że Iwona, ja ci dziękuję, bo dzięki tobie znowu mam taką pozycję, jaką mam. Przecież to był kompletny bankrut. Nie zostałam poinformowana, że książka zostanie wydana. Już pana polubiłam, to jeszcze... A to jest Marta. Tak się domyśliłem. No, ale jest Marta. A to jest jakoś Wigilia, święta przed... Pan ma balat w okularach i w oczach. Tak. Podobne, nie? Podobne dziewczyny. Podobne. To święta były... Przed tym, tak? Przed tak, zaginięciem. Tak. Czyli 2009 rok? Tak. No i książka może mieć, proszę pana, wzięcie, nie?